nie ma chętnych więcej panów i nie chcą jeść naszych słodkich bateczek. Może ktoś jeszcze nie wzięła albo... W takim razie zaczynamy konkurs. I pierwsze pytanie. Co robi kobieta, gdy zgubi się w mieście? Kogo? Dzwoni do męża. Pyta się przechodnia o drogę. Dzwoni do kochanka? Nie wiem. Dzwoni po rodziców. Proszę odpowiedzi słuchać, bo to państwo będą decydowali, które są najprawdziwsze i najciekawsze. Planując ukochaną podróż poślubną na rowerach, jakie miejsce wybrałbyś na noc poślubną? Kim mam? Szeroką ławkę w parku? Namiot? Przystanek autobusowy? Wygodne łóżko? W domu też. Namiot. Przystanek autobusowy. Szeroka ławka. Namiot. No, wszyscy panowie, tylko namiot, a nie wygodne łóżko, wejście. Byłoby wesoło. No dobrze, w takim razie, co to jest zalotka? Kobieta obdarowująca mężczyzn zalotnym spojrzeniem. Kobieta flirtująca z mężczyznami. Przyrząd do podkręcania rzęs, żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Kobieta przyrząd do podkręcania. Przyrząd do podkręcania. Rzęsy. Jakbym to wyczuł? Rzęsy. No. Jest akurat przyrząd do podkręcania rzęs. Ale jak ja bym to wiedział, to byłoby dziwne. Według piosenki Marilyn Monroe, którą na pewno wszyscy znają, co jest najlepszym przyjacielem kobiety? Naszyjnik, pieniądze, futro czy diamenty? Diamenty. No oczywiście, pytanie bardzo proste. Diamenty. Bardzo lubiany przez nowojorskie bogate kobiety Manolo Blahnik jest projektantem butów, torebek, okularów czy kostiumów kąpielowych. Skręć w lewo i cały czas. Manolo Blahnik jest projektantem butów, torebek, okularów czy kostiumów kąpielowych. Nie zobaczyć okularów, tak jest. Kostiumów kąpielowych. Torebki. A no niestety, kochani, wszyscy odpowiedzieliście źle. Oczywiście buty. Oczywiście. No mam nadzieję, następne pytanie będzie nieco łatwiejsze. Cytuję. Kobieta mnie bije. Albert, na plus konkurencji praktycznie żadnej. Jak my się tu dobrze zakręcimy, to możemy mieć raj. Z jakiego filmu pochodzą te słowa? Tak, widzę. Jedna rączka, druga Seksmisja. No, to widać, że panowie wszyscy ten film oglądali, kultowy zresztą. Czasami niestety z kobietami jest tak, że mają handlę. No i właśnie wtedy to skutecznie poprawi jej humor. Czy spotkanie z koleżankami? Czy mecz piłki nożnej? A może wyprawa rowerowa? A może czuły mężczyzna, który spełni jej zachcianki? Zakupy. Jedzenie? Mężczyzna. Piłka nożna. O, piłka nożna. Ciekawa odpowiedź. Myślę, że jednak czuły mężczyzna, który spełni jej zachcianki, byłby najodpowiedniejszy. Co ubierała się Coco Chanel, znana zresztą z bardzo ekskluzywnych. Idąc spać, co na siebie zakładała? Taka nie mała pędzla na kujawie. Nic.
Nie wiem, co to znaczy oj, ale na pewno nie jest to odpowiedź prawidłowa. Piżamy. No niestety Coco Chanel mówiła, że wystarczy odrobina pełni. Co to jest makijaż permanentny? Dobrze, dobrze. A co to jest makijaż mały? Zostały! To jest taki delikatny. To taki stały makijaż. Zostały. Gdy kobieta przybiera barwy wojenne? To jest perfum. Stały. A oczywiście jest to makijaż stały, żeby nie mieć problemów z jego robieniem. Proszę, żebyście teraz opisali własnymi słowami, jak wygląda fryzura tak zwany bob, mokra włoska i Kleopatra. Kręcone takie. Przelizana pewnie jakoś. A Kleopatra? Nie dotykać? Kutko miała. Czarne, fryzura typu bob, no? Włosy, spięte u góry. Zaraz Eska będzie mogła. Mokra włoska? To pamiętaj, to mi. Konkurs będzie. A Kleopatra? Mało w nim miejsca. Robicie ciekawie, coraz więcej nowych fryzur. No, dowiemy się może od kolejnego uczestnika, jaka to fryzura typu bob. Mamy tych imprez w tym roku tyle. Na pewno będzie Roxy i jutro jesteśmy. Chyba panu zbrakło słów. A może mokra łóżka? Który roku biorę zapas taki porządek. A Kleopatra? Czarna grzywka. Czarna krzywka do ramion. Co? A mokra włoska? Wyjście pod prysznicem. A Kleopatra? Grzywka. No tak. Chyba jednak będą musieli panowie się w tej dziedzinie dokształcić. Kolejne pytanie to, do czego kobietom mogą służyć dobra panie mężczyzny. Gry na gitarze. Tyle pytań. Oj, chyba pan znowu za nim mówił. Do mieszania herbaty. Do nieumiejętnego pisania na klawiaturze. Ja nie wiem, ale pewnie do czegoś służy. Przedłużone paznokcie. Do malowania. Przedłużone paznokcie do malowania. A ciekawe. No dobrze, to następne pytanie. Co to są lobutiny? Makaron z sosem włoskim. O, myślę, że Sara Jessica Parker by się bardzo ucieszyła, słysząc taką odpowiedź. Nie mam pojęcia. Buty? Buty? Ale jakie? No tutaj panowie dobrze kombinują, że to jest rodzaj butów, ale jaki? Nie wiem, ale zgłosiłem się tylko po nagrodę, więc dawać pierniczka. No i to jest konkretna odpowiedź. Tak, to tam pytania najważniejsze, żeby dostać babeczkę. Ale pierniczki w grudniu. Oczywiście, to są szpilki ekskluzywne i bardzo drogie. Wsiągam. No dobrze, to jeszcze... No to w takim razie pytanie już na samo zakończenie naszego konkursu. Co to jest mikrodermobrazja? No dobrze, to zaczniemy od tej strony. To jest mikrodermobrazja. Co? Jeszcze raz? Mikrodermobrazja.
odsysanie tłuszczu. Oj, to jest liposukcja, to co innego. Zabieg kosmetyczny? Ale na czym polega? Nie wymyślę. Widzę, że pan nie stosował. Zabieg pielęgnacyjny na twarzy. No proszę, proszę, tu jak się kolega wysadza. Seba chciał na końcu, żeby nikt potem tego nie ściągnął. Seba, najwyraźniej chciałeś na końcu, żeby nikt nie ściągnął twojej odpowiedzi, tak? No raz można, oczywiście. Myślę, że na tym zakończymy nasz konkurs. Oczywiście nagrodami są, tak jak wspominałam, słodkie babeczki upieczone przez nas. Także zapraszamy, prosimy o brawa dla naszych panów. Odpowiedzi niektóre były zaskakujące, ale zapraszamy oczywiście na babeczki. Ja jeszcze też dwa słowa. Mam nadzieję, że przejazd podobał się państwu, że również konkursy podobały się. Jeszcze raz dziękujemy naszym sponsorom. To jest Centrum Fitness Bella Lines, Multikino oraz City Bike i Manekin. Dziękujemy również Radio SC. Ja również chciałam podziękować moim koleżankom, z którymi przygotowywałam tą masę krytyczną. Po mojej prawicy koleżanka Marta, koleżanka Magda. Jeszcze jest jedna koleżanka Marta, której tutaj nie ma, i koleżanka Ania. Niemniej jednak myślę, że możemy im gromkimi brawami podziękować. Oczywiście zapraszamy tradycyjnie na zwiedzenie ogniska. No i mam nadzieję, że Przepraszam bardzo. Jeszcze jeżeli są jakieś osoby chętne, które chciałyby skosztować babeczek, bo mamy ich zdecydowanie więcej, również do nas bardzo chętnie zapraszamy. Zapraszamy na zjedzenie kiełbasek w ognisku. Ja ze swojej strony...